o oświadczeniu majątkowym. Szanowna Pani, ja już wielokrotnie dzisiaj wypowiadałam się na ten temat i wczoraj było wydane oświadczenie. Oświadczenie majątkowe pana ministra Andrzeja Dudy było, jest oświadczeniem jawnym, było sprawdzane, było kontrolowane, nikt nie składał żadnych zastrzeżeń. Wszystko we wczorajszym oświadczeniu zostało powiedziane. Ja myślę, że dzisiaj dla Polaków, moi drodzy Państwo, kończy się kampania wyborcza. I dla Polaków naprawdę ważniejszy jest ten program i ważniejsze jest to, czy ci młodzi ludzie będą mieli szansę dla siebie tutaj w Polsce i czy ich rodzice, tak samo jak ja, która jestem matką dwóch synów będących w tej chwili studentami, czy ci rodzice będą mogli być spokojni o to, że ich dzieci będą miały tutaj przyszłość. I tym się zajmujmy, naprawdę tym się zajmujmy. Ja jeszcze raz apeluję do sztabu Bronisława Komorowskiego. Panowie, jeżeli nie macie pomysłu na kampanię, to po prostu już ją przerwijcie. Pani poseł, jestem dziennikarzem, nie jestem ze sztabu Komorowskiego. Chciałabym tylko wiedzieć, o jaki kwestii, etat chodzi. W tej kwestii powiedziałam już wszystko. Pani poseł, czy wie Pani coś na temat tego, żeby memy i komentarze w internecie były finansowane ze środków kampanijnych? Nie wiem. Na ten temat. Myślę, że internet to jest sfera wolności w państwie i mam nadzieję, że tak jest. Chociaż przypominam sobie taką historię, kiedy został jeden z ludzi, którzy w internecie mieli krytyczne zdanie co do obecnie urzędującego prezydenta, został zatrzymany i były w stosunku do niego podjęte działania, a była to słynna akcja antykomora. No więc za czasów Platformy i PSL-u jest, zdaje się, wszystko możliwe, ale mam nadzieję, że nie tylko internet będzie w Polsce strefą wolności. Czyli Pani jako rzeczniczka kampanii pana Dudy twierdzi, że PiS nie finansuje w żaden sposób komentarzy i memów? Nie jestem rzecznikiem kampanii, jestem szefową sztabu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe, Szanowni Państwo, sprawozdania finansowe, wszystkie kwestie rozliczeń, tak jak to zawsze przy każdej kampanii się odbywa, po zakończeniu kampanii partie mają obowiązek złożenia do Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdań finansowych i to będzie uczynione. Te sprawozdania są jawne. Państwo możecie również skorzystać, tak jak niektóre organizacje, które do nas już w tej chwili występują z prośbą o ujawnienie pewnych informacji. Również tą drogą możemy tych informacji udzielać. I tylko dodam, że jesteśmy chyba jedynym ugrupowaniem politycznym, które od wielu kampanii nie miało co do sprawozdań, którego nie było zastrzeżeń Państwowej Komisji Wyborczej. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję bardzo. To była czwarta już dzisiejsza konferencja Beaty Szydło, szefowej sztabu kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Sam Andrzej Duda przez panią Szydło dostał poparcie od młodzieży. Sprawdzamy w takim razie, kto na finiszu tej kampanii poparł urzędującego prezydenta.